again. Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi do Pasi. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z top produktami z danej kategorii. Zastanawiałam się, czy nie nazwać tego filmiku top 5, czyli 5 najlepszych produktów, nie wiem, czy to podkładów, czy korektorów, czy pudrów, czy balsamów itd., itd., ale stwierdziłam, że nie chcę się ograniczać, ponieważ mogą być takie produkty, których, wiecie, jestem do czegoś przywiązana, nie testuję za dużo i czekać, kiedy dobiję tutaj piątki, no to wiecie, miliony lat mogą minąć, a z drugiej strony może mogą być takie produkty, jak też dzisiaj, zaraz Wam powiem, o czym będzie mowa, których lubię testować, różnorodne produkty, tak? Lubię ich testować wiele, zmieniać, sprawdzać, co jest lepsze, co mi się niekoniecznie jednak sprawdziło. Także wydaje mi się, że nie będziemy się tutaj do tej liczby ograniczać. Dajcie mi znać, czy wolicie, jeżeli to jest top 5, czy po prostu mogę Wam pokazywać najlepszych z najlepszych i kiedy kolejna pula mi się zbierze danego produktu, no to też będę Wam nakręcała aktualizacje, następne odcinki. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to pomówimy sobie o korektorach. Będą to korektory głównie, skupimy się na okolicy pod okiem. Będziemy sobie mówić o ich dostępności, poniekąd o cenach, o tym za chwilę, o kryciu, o tonach, czy są bardziej różowe, czy bardziej żółte, o rozświetleniu, czy jednak właśnie stopień krycia jest mocniejszy, czy bardziej rozświetlający i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że taki odcinek przypadnie Wam do gustu. I co? Myślę, że już chyba wszystko jest jasne. Nie będę dalej strzępić języka, przedłużać tego odcinka, także co? Po prostu zaczynamy, przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj pokażę Wam 6 gagatków i tak naprawdę, jeżeli chodzi o kolejność, to myślę, że ona będzie taka, można powiedzieć, losowa. Tak jak wspominałam, pomówimy o kluczowych kwestiach. Jedyne co, to tutaj bym jeszcze nadmieniła co do ceny. Wydaje mi się, że ceny za mocno poruszać nie będę, ponieważ wszystkie te korektory są w podobnej półki cenowej. Nie ma nic takiego drogiego, powiedziałabym, że wszystkie są dostępne dla każdej zwykłej Grażynki, Haninki, Krysi i tak dalej. Każda z nas może sobie na nie pozwolić. Poza tym, jeżeli robicie zakupy, tak jak ja, głównie w drogeriach internetowych, a nie stacjonarnie, no to rzeczywiście te ceny są do siebie podobne. Jeżeli kupujecie jednak w Rossmanach, Hebe, drogerii Natura i tak dalej, no to niektóre ceny mogą się różnić, mogą być dwukrotnie albo nawet trzykrotnie wyższe. Ok, o kim tutaj dzisiaj będziemy mówić? Może jako pierwszy wyciągnę korektor, który jest ze mną najdłużej, jest najstarszy. Wyjęłam go z czeluści mojej torby, takiej, której używam do denka. No i prezentuje się jak się prezentuje, może nie takiej pierwszej świeżości, a mianowicie jest to korektor od Maybelline i jest to Maybelline Affiniton. Myślę, że znany korektor, staruszek, on na rynku już jest od dawien dawna, tutaj nie ma naklejki, po prostu cały jest pobrudzony, wybaczcie, no, że tak wygląda, ale zużycie też widać. Jest to korektor, który spokojnie możecie dostać w Rossmanach, który spokojnie można dostać wszędzie tam, gdzie są półki Maybelline, jak i oczywiście przez internet, do czego serdecznie Was zachęcam. Jeżeli chodzi o kolorystykę, on chyba jakoś tutaj specjalnie dużo kolorów nie ma. Ja mam najjaśniejszy, czyli jedyneczkę, dokładniej 01, to jest Nude Beige. I serdecznie bym polecała. Jak mogę sklasyfikować ten korektor? Po pierwsze, jest łatwo dostępny, tak myślę. Po drugie, jest z takiej niższej, może średniej, nazwijmy to, półki cenowej. Jeżeli chodzi o aplikator, to ma taki standardowy, czyli mogłabym powiedzieć, że to jest taki aplikator błyszczykowy, czyli po prostu taka szpatułeczka. Co do koloru, kolor powiedziałabym, że to jest chyba jedyny z tych wszystkich korektorów, które dzisiaj mam w tym 6, tak, spośród tych 6, który ma lekko różowe tony, czyli on jest taki, powiedziałabym, beżowy, ale tutaj żółtych tonów raczej nie znajdziecie. Jeżeli chodzi o stopień krycia, powiedziałabym, że jest średni, czyli ani nie jest mały, ani nie jest jakiś super wysoki, czyli tak od 1 do 10, gdzieś tam bym go sklasyfikowała koło 5. Natomiast przykryć nim można zarówno cienie pod oczami, jak i niedoskonałości. Jedyne, co zaznaczę, bo tutaj dzisiaj też chciałabym o tym wspomnieć, na twarz bym go nie polecała, czyli właśnie na niedoskonałości, ponieważ zauważyłam, że jest to korektor, który osobiście mnie zapycha, jeżeli gdzieś tam jakieś pojedyncze kroski czy przybarwienia sobie nim zamalowywuję, tak? Ogółem większość korektorów, jakie dzisiaj Wam pokażę spośród tych 6, bardziej polecam do okolicy pod okiem i tu jest ok. Natomiast jeżeli chodzi o buzię, o zakrycie niedoskonałości, jasne, większość z nich je zakryje, natomiast mogą się w tym miejscu pojawić nowe wysypy, także niekoniecznie bym tak polecała.
Okej, on ma konsystencję taką kremową, bardzo przyjemną, bardzo ładnie się aplikuje. Korzystałam z niego zarówno pod palcem, tak? Czyli palcem go aplikowałam, jak i gąbeczką nawilżoną. W obu przypadkach mi się bardzo fajnie sprawdzał, swojego czasu chyba też pędzelkiem, no ale pędzelek jak dla mnie to troszeczkę tego krycia ujmuje. Także jednak jak wolę albo zwilżoną gąbkę, albo właśnie palec. Tak jak powiedziałam, mogę Wam serdecznie polecić, u mnie ten korektor się sprawdza. Kolejny korektor, który chciałabym Wam pokazać, będzie to Makeup Revolution, albo teraz I Love Makeup, już nie wiem, oni te nazwy troszeczkę co jakiś czas zmieniają, w każdym razie tutaj jest to jeszcze od Makeup Revolution London i jest to ten korektor Conceal and Define. Jest to korektor, który też posiada swoją siostrzaną, braterską wersję, nie wiem jak to nazwać, podkładu, natomiast z podkładu ja nie korzystam. Mam. Tutaj mamy korektor i muszę stwierdzić, że jest to jeden z dwóch korektorów, zaraz Wam pokażę jeszcze następny, o najmocniejszym kryciu z dzisiejszego filmiku. Czyli tym korektorem od Makeup Revolution zakryjecie praktycznie wszystko. Jak to wspominała jedna z koleżanek na YouTubach, zakryje Wam nawet błędy młodości. Można tak dla śmiechu powiedzieć, on naprawdę ma bardzo mocny stopień krycia, konsystencja jest taka kremowa, ale powiedziałabym zbita, czyli ma troszeczkę cięższą, bardziej kremowo, bardziej zbitą, bardziej gęstą, może, o tak, jest bardziej gęsty niż ten korektor wcześniejszy od Maybelline. Jeżeli chodzi o kolorystykę, mega bogata. Tutaj każda z dziewczyn, myślę, znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o kolorki, ja początkowo korzystałam z koloru C6, teraz mam kolorek C6,5. Bardzo dobry korektor, bardzo go lubiłam. Naprawdę, jeżeli chodzi o cienie pod oczami, jeżeli macie mocne, a ja mam, to tutaj krycie jest niesamowite. Także jeżeli chodzi o skalę od 1 do 10, to myślę, że ja bym mu dała 10 spokojnie. Także tutaj 10 mamy, także dwa razy lepsze krycie niż tego z Maybelline. Jeżeli chodzi o kolorystykę, powiedziałabym, że jest taka beżowa, ale idzie w stronę żółtych tonów, także tutaj na pewno każda z Was znajdzie coś dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o te początkowe kolory, te numerki, te najniższe można powiedzieć, to one są bardzo, bardzo jasne. Nawet znajdziecie tam korektor, który jest biały, także radzę uważać. Jeżeli chodzi o ten odcień C6,5, myślę, że on dla takiego bladziocha jak ja jest idealny, żeby Wam to gdzieś porównać. To chociażby, nie wiem, z Eveline Liquid Control używam podkładu 015 chyba, to jest Light Vanilla. Czy z też znanego Bourjois Healthy Mix używałam 51, także gdzieś mniej więcej w tej kolorystyce ja jestem. Same ochy i achy, jeżeli chodzi o cenę, też jest dosyć przystępna, chociaż ona chyba trochę wzrosła od pierwszej publikacji tego korektora, ale powiedziałabym, że to dalej jest ta średnia, można powiedzieć, półka cenowa. Jeżeli chodzi o pojemność tego korektora od MUR, to on ma pojemność, teraz ją zwiększyli, to jest 4 gram, z tego co widzę, tak. 4 gram, trzeba wykorzystać w 12 miesięcy. Ładnie wygląda, na toaletce można położyć, także też można powiedzieć, że opakowanie przykuwa oko. Jeżeli chodzi o aplikator, to tutaj podobnie mamy aplikator taki szpatułkowy, błyszczykowy, natomiast tamto była bardziej szpatułka, a tutaj już jest taka szpatuła, można powiedzieć, dużo większy. Nie mam z tym problemu, też mi się miło z niego korzystało, żaden kłopot. Jedyne co, i tutaj zwróciłabym na to uwagę, to on szybciej zastyga, także trzeba z nim dosyć szybko pracować. Wiem, że dla niektórych dziewczyn był obciążający, jeżeli chodzi o strefę pod oczami, trochę wysuszał, u mnie takiego przypadku nie było, ale ja też bardzo lubię się z pielęgnacją, także na noc używam głównie treściwych kremów, takich mocniejszych, więc ja tego problemu akurat nie zauważyłam, także jeżeli dbacie o pielęgnację, używacie mocnego nawilżenia, jeżeli chodzi o okolice pod okiem, to myślę, że ten korektor też się u Was sprawdzi. Jest to korektor, jeszcze na koniec Wam tylko powiem, którego też nie polecam, jeżeli chodzi o zasłanianie jakiejś niedoskonałości na buzi, bo owszem, zasłoni, ale moim zdaniem też zapycha. Lecimy dalej. Tutaj kolejny garatek, który był w ulubieńcach, ale to już było jakiś czas temu, dłuższy czas temu. I jest to korektor, który jeżeli chodzi o odcień, to będzie najciemniejszy z tych wszystkich, które Wam dzisiaj pokazuję. A mianowicie porozmawiam sobie o korektorze od Golden Rose. Firmę Golden Rose bardzo lubię, moim zdaniem mają bardzo fajne kosmetyki z niskiej półki cenowej i tak bym też określiła ten korektor, to jest niska półka cenowa, bo jego możemy dorwać za około chyba 20 zł, jak nie taniej. Jest to korektor, który jako jedyny z całego zestawienia, tak, przychodzi do nas z takim aplikatorem w formie gąbeczki, czyli tutaj mamy taką poduszeczkę, gąbeczkę, którą musimy troszeczkę, wiecie, przycisnąć, żeby sobie ten korektor wydobyć, a jeżeli chcemy w ogóle go mocniej wydobyć na tą gąbkę, to on działa na zasadzie takiego długopisika, także tak jakby musimy tutaj
poklikać, powciskać. Jest to korektor, które tak strasznie mi się wymazało to opakowanie, wybaczcie mi. Tak jak wspomniałam, mam najciemniejszy odcień, nie ogólnie z dostępnych, tylko ze wszystkich korektorów, jakie dzisiaj Wam pokazuję. Bo tutaj mamy odcień 07. Jego kupiłam, ponieważ to był korektor, którego głównie używałam w okresie letnim i przyznam szczerze, troszeczkę był dla mnie przyciemny mimo wszystko. Natomiast te początkowe numerki, podobnie jak to było też w Makeup Revolution, musiałam się zastanowić, też są mega jasne. Także ja mam 07, więc myślę, że może kolejnym razem bardziej bym celowała w coś 05, 06, coś takiego. Bardzo fajny korektor. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o krycie, to wspominałam, że dzisiaj będą dwa korektory, które bardzo mocno kryją i to jest drugi z nich. Także tak samo jak Makeup Revolution, tutaj Golden Rose jak najbardziej, jeżeli chodzi o skalę od 1 do 10, 10 w zupełności. Jeżeli chodzi o kolorystykę, żółciutkie tony, bardzo ładne tony, moim zdaniem bardzo ładne. Zakrywa cienie pod oczami, mega krycie, jest kremowe, ale przy tym jest delikatny, także moim zdaniem jest to korektor, który jeżeli Makeup Revolution Wam się nie sprawdziło, a zauważyliście, że fajnie kryje, ale jednak był za ciężki, to moim zdaniem możecie celować w Golden Rose, bo z tym się powinniście polubić. On ma kremową konsystencję, ale jest lżejszym korektorem, a przy tym krycie jest po prostu wyśmienite. Fajne żółte tony, niska półka cenowa, tak jak powiedziałam. Jeżeli chodzi o dostępność, głównie internetowo, ale Golden Rose jest też dostępna chyba w drogerii Natura. Ja tam akurat zakupów nie robię. Ale też oczywiście na wyspach, także jeżeli chodzicie gdzieś po centrach handlowych, no to wyspy Golden Rose też są raczej takie dosyć popularne, więc tam możemy go kupić. To, co jest jeszcze dużym plusem, on posiada SPF, niewysoki, ale jednak jest, to jest SPF 15. Długotrwały, świetnie się trzyma, nie zbiera się jakoś w zmarszczkach, nie zauważyłam. A w przypadku tych dwóch pozostałych korektorów niestety to się czasem zdarza. I też jest to korektor, którego czasem używam na jakieś niedoskonałości przebarwienia i on jako jeden z niewielu nie zrobił mi kuku, że tak powiem, nie zrobił mi buby, także myślę, że tutaj nim też możemy sobie aplikować go też na twarz i nic złego się nie zadzieje. Bardzo fajny, ładnie bardzo odbija światło, pomimo że ma duże krycie, nie jest to korektor wyświetlający, ale mimo wszystko ładnie odbijający światło, także no, ta okolica pod okiem moim zdaniem wygląda bardzo zdrowo, świeżo. Ja serdecznie Wam polecam, jest to jeden z moich ulubionych korektorów z tej całej szóstki, na pewno na podium. Okej, lecimy dalej, bo strasznie się tutaj rozgaduję, a jesteśmy dopiero w połowie. Kolejny korektor, o którym chciałabym Wam powiedzieć, może zacznę trochę na odwrót od tego. To będzie kolejny, następny korektor, który ma mocne krycie. A pomówimy sobie tutaj o gagatku od Eveline. Jest to Eveline Weekly Liquid Camouflage, także też można powiedzieć, że siostrzana wersja podkładu, ponieważ podkład, który ja zresztą też bardzo lubię, Liquid Control, właśnie z tej serii też wypuścili korektory Eveline, tylko nazywają się Liquid Camouflage. HD jest to korektor, który ma za zadanie mocno kryć i ja się z tym zgodzę. Jest to jeden z trzech korektorów, już dwa mieliśmy, czyli Makeup Revolution, Golden Rose i teraz Eveline, który ma mocne krycie. Jeżeli chodzi o te trzy korektory, to on ma najmniejsze, czyli gdzieś powiedziałabym, że w stopniu krycia jest na trzecim miejscu, natomiast dalej ona jest mocna, także w takiej skali od 1 do 10 oceniłabym gdzieś na 8 na 10, jeżeli chodzi o krycie, także moim zdaniem bardzo dobre. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się, świetne, jeżeli chodzi o wchodzenie w zmarszczki, nie wchodzi. Na ten temat też pojawił się filmik na kanale, to był bodajże test polskich kosmetyków, makijaż po polsku jakoś tak, gdzieś Wam tutaj podlinkuję, kto nie widział, także tam było widać, że on się w zmarszczkach nie zbiera. Jeżeli chodzi o kolorystykę, mega jasna, no i nie ma tutaj za dużego pola do popisu, ponieważ z tego co kojarzę, Eveline wypuściło chyba tylko 3 odcienie, 1, 2, 3. Ja wszystkie je posiadam, natomiast tutaj otwarty mam numerek, żeby Wam nie pomylić, 1, czyli light, mega jasny, myślę, że dla braciuchów się sprawdzi. Przy opaleniźnie on troszeczkę jest dla mnie za jasny, ale mimo wszystko gdzieś tam z niego korzystałam, no teraz trochę odłożyłam, bo mam innego ulubieńca. Natomiast bardzo się z tym korektorem lubię. Jeżeli chodzi o aplikator, no to tutaj jest standardowy, taki sam jak w Makeup Revolution, czyli taki szpatułka, taki błyszczyk, o, może taki błyszczykowy, nie do końca szpatułka, nie jest to płaskie, ale ściosane, fajnie się go aplikuje, też bardzo kremowa konsystencja, ale trochę wolniej zastyga niż ten z Makeup Revolution, także nie trzeba aż tak szybko z nim pracować. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, no jest to korektor, którego też bym nie polecała używać gdzieś tam na buzie, bo może zrobić kuku, także jednak też może zapychać, gdzie ja gdzieś go używałam, jeżeli chodzi o niedoskonałości, także raczej tylko pod oczy. Bardzo fajny. No, wszystkie ochy i achy, jeżeli chodzi o skład, też całkiem niezły, bo jego musimy w 6 miesięcy wykorzystać, potem może się zepsuć, także już
Muszę z niego też na nowo pokorzystać, żeby właśnie nie wyrzucić pełnego opakowania. I też to, co się chwali, to podobnie jak ten korektor z Golden Rose, to ten od Eveline też fajnie odbija światło. Nie jest to korektor rozświetlający, ale bardzo ładnie odbija światło, że ta strefa pod okiem wygląda zdrowo. Jeżeli chodzi o półkę cenową, no to niziutka, wiemy, że Eveline nie ma raczej drogich kosmetyków. Dostępność, no to w ogóle wszędzie, bo możecie Eveline możecie kupić i w Rossmanie, i w Hebe, i przez internet, także myślę, że to jest opcja godna zainteresowania. Zostały nam już tylko dwa korektory i oba korektory, które już na koniec chciałabym Wam pokazać, są to korektory stricte rozświetlające. Także już te kryjące mieliśmy za sobą, ale też takie, co odbijają światło. Teraz będą korektory tylko rozświetlające, ale właśnie pomówmy sobie, czy to, że korektor ma być rozświetlający, to znaczy, że musi mieć słabe krycie. Kiedyś tak myślałam, natomiast teraz się okazuje, że na rynku możemy znaleźć korektory, które naprawdę fajnie kryją nam te cienie pod oczami, że nie musimy się wstydzić, żeby, wiecie, wyjść z domu, a mimo wszystko są rozświetlające. I taką pierwszą z propozycji już z tych dwóch ostatnich jest to ponownie marka Eveline. I jest to korektor, który Wam pokazywałam już dawno, bo to chyba z rok temu. Odkryłam go przypadkiem. Korektor, o którym na YouTubie się praktycznie nie mówi. Nie wiem dlaczego. Może jakoś inne dziewczyny go nie dojrzały. Jedyny z całego zestawienia, który przychodzi do nas w tubce i tutaj, jeżeli chodzi o aplikator, to go no, nie mamy. Po prostu jest to tubka, musimy ten korektor wycisnąć. Z drugiej strony, jeżeli ktoś jest makijażystką, no to bardzo fajne rozwiązanie. Higieniczne, albo korzysta, nie wiem, z siostrą na spółę, no to też bardzo higieniczne. Ja zawsze robię tak, że po prostu sobie ten korektor na grzbiet dłoni wylewam troszeczkę i wklepuję albo palcem, albo gąbeczką pod oko. Bardzo fajny, jak się nazywa, bo tego nie powiedziałam, Eveline, oczywiście jest to Magical Perfection Concealer. Korektor pod oczy, który niweluje cienie i oznaki zmęczenia, koryguje niedoskonałości, rozświetla i nawilża. Jak najbardziej się z tym zgadzam, jest to korektor, który nie obciąża, czyli rzeczywiście jest nawilżający, korektor, który pięknie rozświetla tą okolicę pod oczami, korektor, który jeżeli chodzi o krycie, to je posiada, nie jest może nie wiadomo jak wysokie, ale w tej skali od 1 do 10 powiedziałabym, że mimo wszystko jest to takie 6 na 10. No, może ryzykowne, ale tak bym powiedziała, że 6 na 10, czyli bardziej mu, bliżej mu do krycia niż do niekrycia, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, nieważne. Wybaczcie mi, dzisiaj są upały, także wiecie. Nie do końca ten mózg działa jak powinien. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o kolorystykę. Ona też nie jest jakoś super rozbudowana, w ogóle nie jest rozbudowana, bo z tego co kojarzę, chyba są tylko dwa odcienie, jedynka i dwójka. Ja posiadam jedynkę, to jest light, dwójka to jest medium. Jeżeli chodzi o jedynkę, fajnie mi się sprawdza, bardzo ładnie wygląda pod okiem, nie widać tak cieni, nie widać takiego zmarłego zmęczenia. Wydaje mi się, że z wiekiem właśnie takie korektory rozświetlające już po 30 wyglądają lepiej, bo nie wyglądają tak ciężko na buzi i wyglądacie bardziej naturalnie. Co więcej, jeżeli chodzi o jakieś niedoskonałości, też go używałam i w przypadku tego korektora nie zauważyłam jakiegoś specjalnego zapchania, ale on też jakoś tak super tych niedoskonałości nie krył. Także jednak bardziej polecałabym go pod kątem krycia pod oko. Co więcej, nie zbiera się w zmarszczkach, ładnie wygląda, może też służyć jako baza pod cienie, zresztą wszystkie chyba dzisiejsze korektory tak naprawdę używam też jako baza pod cienie, czyli przejeżdżałam sobie po powiece i na to aplikowałam cienie i fajnie się to sprawdzało. Niska półka cenowa, naprawdę kosztuje jakieś grosze, już nie chcę pomyśleć ile, ale jakieś 15-20 zł czy mniej. Eveline, już mówiliśmy, że wszędzie jest praktycznie dostępna firma. I co? Myślę, że tyle na temat tego korektora. Serdecznie Wam polecam. To jest pierwszy korektor rozświetlający, z którym tak się pokochałam. Serio. A jeżeli chodzi o miłość i o korektory i rozświetlające korektory, to już teraz będzie ostatni gagatek. I ci, co mnie oglądają, są z moimi filmikami na bieżąco, to myślę, że tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia, jaki to jest korektor, ponieważ o nim trąbię ostatnio non-stop. Praktycznie w każdym filmiku jest mowa na jego temat, jeżeli chodzi o filmiki kosmetyczne, jak były makijaże, no to też Wam pokazywałam ten korektor. I jeżeli chodzi o dzisiejszy makijaż, to też go mam pod okiem. No, czy mogło być inaczej? No nie mogło. A jeżeli chodzi o korektor, to jest to firma Bell. Ostatnia nasza propozycja, czyli szósteczka, jest to Bell Hypoallergenic i jest to korektor, który nazywa się Cover Eye and Skin Concealer, czyli tak jak tutaj nam mówi producent, jest to korektor zarówno pod okolice oka, jak i na twarz i z tym się zgodzę. Jest to jeden z niewielu korektorów z tych wszystkich dzisiaj, którego mogę używać i pod okolicy, i na okolice pod okiem i na niedoskonałości, bo nie robi mi kuku, nie robi mi buby, nic nowego mi się nie wysypuje, a mimo wszystko ma krycie i fajnie odbija to światło. I tak mam użyty ten korektor dzisiaj i pod okiem, i na jakieś niedoskonałości, gdzie palcem nie będę Wam pokazywała, w których miejscach,
Nie. Bardzo fajny. Uwielbiam ten korektor. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, od razu mówię, ponieważ na początku wydawało mi się, że on ma jednak takie średnie krycie, ale jak ja się myliłam, bardzo się myliłam. Jeżeli chodzi o tonację, on ma raczej żółte tony, bardzo ładne, ma taką, powiedziałabym, konsystencję bardziej lejącą, ale nie wodnistą. Jest to kremowa konsystencja, ale bardziej w stronę rzadkiej niż gęstej. Mimo wszystko bardzo ładnie leży na buzi, ładne daje rozświetlenie, fajnie odbija tą światło w okolicy pod okiem, odmładza. Dla mnie on najbardziej chyba odmładza z tych wszystkich korektorów, wygląda tak najbardziej naturalnie, wygląda tak świeżo, po prostu wyglądamy jakbyśmy były wyspane, a nam dodaje jakieś, nie wiem, plus 5 godzin snu, no nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Bardzo mi się sprawdza, jeżeli chodzi o kolorystykę, ja postawiłam na 20, to jest light, jest jeszcze jaśniejsza 10, była chyba 30 i nie pamiętam, czy było więcej odcieni, także musicie mi wybaczyć, natomiast ten light bardzo mi się podoba. Według mnie bardzo pasuje. Jeżeli chodzi o pojemność, on ma 5 gram, czyli taka dosyć standardowa. Trzeba go wykorzystać w 6 miesięcy. Myślę, że z tym nie będę miała problemu. Same ochy i achy. Jeżeli chodzi o stopień krycia, to tak od 1 do 10 powiedziałabym, że jak na korektor oświetlający, on ma takie 8. Myślę, żebym tak zaryzykowała. 7,5 może. 7,5 na 10. Bardzo go lubię. Pokochaliśmy się, mówię, nie od pierwszego wejrzenia, ale im dalej zaczęłam z niego korzystać, to po prostu widziałam, jak ta okolica pod okiem świetnie wygląda w makijażu, jak mi się podoba i jak dawno już aż tak dobrze nie wyglądała. Także to jest chyba mój top, tak, najlepszy korektor w tym momencie, taki co najbardziej jestem z niego zadowolona. Na piedestale na pewno on się na pudle znajduje i to na pierwszym miejscu, mogę Wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o dostępność, no to Belle jest dostępne i w drogerii Rossmann, i w Hebe, i jak najbardziej internetowo też możecie dostać. Jest to chyba jeden z tańszych korektorów z tych wszystkich dzisiaj, on kosztuje jakieś 15 zł. Serdecznie Wam polecam, jeżeli chodzi o aplikator, żebym o tym nie zapomniała. To jest to identyczny aplikator jak ten z Maybelline, czyli taka szpatułka płaska i powiedziałabym, że taka bardzo gibka. Miło się go nakłada, naprawdę to nie mam tutaj mu nic do zarzucenia. Jestem z niego mega zadowolona, także serdecznie Wam też polecam. Fajne jest to, że można go używać właśnie też na jakieś niedoskonałości przebarwienia i on nie zapycha, także to mi się w nim bardzo podoba. Także tak, tyle. Kochani, wiecie, że ja, jeżeli chodzi o filmiki, to strasznie się rozgaduję, także myślę, że już powoli dobrniemy do końca. Jeżeli chodzi o cenę, to na pewno zauważyliście, że każdą z cen starałam się gdzieś tutaj nadmienić w trakcie opisywania Wam korektorów. Na sam koniec chciałabym tylko nadmienić takie moje top 3 ulubione z tych 6 korektorów i wytłumaczyć dlaczego. I to będą te 3 korektory. Myślę, że jeżeli chodzi o korektor kryjący, to najbardziej lubię się z tym korektorem od Golden Rose i on jest moim numerem 1, ponieważ on nie dość, że kryje 10 na 10, to ma żółte tony, żółty bardzo się lubi z cieniami pod oczami, bardzo fajnie te cienie niweluje. Do tego ma bardzo przyjemny aplikator, niska cena i tak jak powiedziałam, odbija światło, czyli pomimo, że kryje, to nie jest takie mocne, wiecie, bardzo takie tępe krycie, tylko fajnie odbija światło. Kolejny korektor rozświetlający to będzie Eveline, to też była wielka miłość, jeżeli chodzi o ten korektor w tubce i dalej bardzo się z nim lubię, na pewno będę do niego wracać, żeby z niego korzystać, bo on bardzo fajnie rozświetla tą strefę pod okiem. No i najświeższa miłość to korektor Belle, także on na pewno znajduje się na pierwszym miejscu na pudle. I serdecznie polecam, jeżeli tylko właśnie macie cienie, ale wiecie, już jesteście dojrzalszymi bardziej, nie, może nie nastolatkami, nie dojrzałe, ale nie jesteście nastolatkami, to myślę, że z tym korektorem od Belle jak najbardziej się polubicie. Okej, tyle jeżeli chodzi o temat korektorów. Mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. Dajcie znać, co później chcecie, żebym wzięła pod lupę. Myślę, że chyba nazbierała już mi się też odpowiednia ilość podkładów, także może taki filmik dla Was nakręcę. Jeżeli chodzi o pudry, to jeszcze mam tego za mało, bronzery róże raczej też, ale gdzieś tam powoli będę się starała dla Was takie filmiki nagrywać, jak i będę też chciała nagrywać filmiki z top ulubionymi produktami z danej marki kosmetycznej. Także też myślę, że już kilka marek mam tak pod lupą i tak przesiałam ich kosmetyki, że też mogłabym taki filmik dla Was nakręcić. Także dawajcie znać, na jakie filmiki czekacie, czy takie filmy Wam się podobają, czy to niekoniecznie musi być piąteczka, tylko może być tych produktów mniej albo trochę więcej. Ja znowu się rozgaduję, także pora kończyć. Kciukujcie, jeżeli tylko ten filmik przypadł Wam do gustu. Żegnam się z Wami milutko i co? Buziaczki. Pa, pa!